Witajcie. Z tej strony znowu Starkey, a oto i Graveyard Keeper. Na całym wstępie muszę was poinformować, że niestety wielce zlamiłem. 13 minut tego odcinka już nagrałem, jednak bez rezultatów w postaci obrazu po prostu, więc brawo ja. Jakiś order zapominalskiego czy nieudacznika dla mnie, proszę. A póki co muszę wam właśnie pochwalić, że udało mi się nagromadzić pełno punktów. Nie, się ostaniesz tyle. Nie tyle. Ale nieważne. Żeby nie było, bierzemy wszystko, co jest potrzebne do obróbki. Jak to się nazywało, no. Stali. Bo nie będę ukrywał. Siostra, winogrona już mogę, tylko nie mam. Jak to się nazywa, no. Nie mam nasion winogron. No. Tak więc widzicie co i jak. To wszystko, co na obecny moment chcę zrobić. Chyba, że jest jeszcze coś ważnego, o czym nie pamiętam, ale... No nie sądzę, żebym coś jeszcze brał istotnego. Chociaż nie, było coś. A, dobra. To brałem? Nie jestem pewien, czy to brałem, czy nie. Jeśli tak, to tym razem nie wezmę. A póki co otworzymy grafitu, ile się da. 12. I bez zbędnego marudzenia i marnowania czasu lecimy odkopać zombiaka, którego znalazłem. Zbierając te punkty. Po czym, jak już go odnajdziemy, będziemy mieli dostęp do pełnej masy technologii związanych z zombiakami. Żeby nie było, nie wiem jak to obsłużyć. Nie sprawdzałem, bo nie umiem i w ogóle za bardzo. Oj. Ktoś mówi, że dźwięki są zdecydowanie za głośne. Tak, zdecydowanie były za głośne, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. No, więc... Nasz wspaniały zombiak zakopał się w tym miejscu. Najpierw trzeba go odsłonić, teraz trzeba po prostu już odkopać samo w sobie. Zombie, obróbka drewna niby odblokowano. Tu mam właśnie zombiaka pierwszego, nie najlepszy, wynajmniejszy bodajże 12%. Ale nie dostaliśmy naprawdę technologii, tylko odblokowało się wszystko, po prostu wszystko, co powiązane z zombiakami. Tak więc, no zrobimy tego samego błędu co ostatnio. Nie wypakowałem ekwipunku. No cóż, niektórych rzeczy się chyba nigdy nie nauczy człowiek. Tak więc ze wszystkich rzeczy mogę na razie wyrzucić pszczoły, bo nie są mi potrzebne. No i delikatnie mniej węgla przyniosę niż ostatnio, bo ostatnio miałem 200 sztuk. To mi właśnie 229. A dzisiaj bym, znaczy tym razem nie dzisiaj, będę musiał przynieść równe 200. No niestety ze względu na to, że... Jak tu właśnie teraz pokazałem, nie opróżniłem ekwipunku. A niestety ostatnio tam odłożyłem chociaż warzywa, więc wiecie, było więcej miejsca. No, oto i nieszczęsne miejsce, w którym jest węgiel. Daleko, ale na szczęście o tyle blisko, że da się tu dojść łatwo. Chociaż jeszcze nie znacie najlepszej części informacji o tym wszystkim. Nie, siostro, nie dlatego. Polazłem w nocy, bo tutaj nie ma znaczenia dzień i noc, a przy okazji trochę nietoperzy było. Nietoperze są jednak potrzebne, bo z nich można robić papier. Tak, ze skrzydłem nietoperza można zrobić papier. Dobra. I mam nadzieję, że da sobie 20, bo jeśli więcej niż 20, to koniec. Serio? I 22 węgla wypadły. Dobra. Mniejsza to, nie biorę akurat tych ostatnich dwóch kawałków, mamy 200. I zanim jeszcze powrócimy dalej, proszę. Piękne miejsce. No i właśnie nasz... Grabarz jeszcze póki co jest idiotą i nie myśli o tym, że tam zombiaki trzeba posłać. Ale mniejsza to. Tutaj mamy marmur, ale jeszcze nie mogę złóż marmuru zbierać. Tutaj jakoś kamienia będziemy mogli zbierać. I okej, fajnie. Ale najlepszy element to jest właśnie tu. Nie dość, że można tutaj, jak teraz pokazuję zresztą, odbudować sobie coś takiego i potem budować, jak widzicie, podstawowe składy. Tak proszę. Jest łóżko, można tutaj też spać i funkcjonować tutaj. Inaczej mówiąc, mamy drugie miejsce zamieszkania. Siostra, nie szeleść tym, tak proszę cię. No, niby nic wielkiego i w ogóle, ale jak dla mnie to jest tak super. Bo de facto, jakby tego nie zrobić, mamy możliwość zamieszkania tutaj na dłuższy czas, ogarnięcia co trzeba, a później wrócenia na cmentarz, kiedy jesteśmy już gotowi i załatwiliśmy wszystko, co dało się tam załatwić. Żeby nie było tutaj ten wielki drzewnie, coś, czyli to wielkie drzewo, co tak mówiąc po ludzkiemu. Siostra, nie szeleść tym, proszę cię, odłóż to opakowanie.
No właśnie, mówiąc po ludzkiemu, tam jest duże drzewo i to drzewo bym zbierał dla zombiaki, rzecz jasna. Podobnie jak w sumie większość zajęć, jeśli uda mi się to kiedykolwiek ogarnąć. Co od razu informuję, chciałbym osiągnąć na live'ie, który będzie wtedy, kiedy internet stwierdzi, że będzie grzeczny i będzie działał tak, jak powinien, a nie tak, jak sobie sam wymyślił. Więc rozumiecie, o co chodzi. A póki co, to w sumie mogę powiedzieć tylko tyle, że zrobiłem wszystko, co ostatnio robiłem 13 minut. Chyba? Nie. Ostatnio trochę więcej czasu to zajęło, nie wiem czemu. Teraz mam w 5 ogarnięte wszystko, co się dało ogarnąć. Jakbyś tak naprawdę potrafię ostatnio kompresować wszystko, jak drugi raz do tego podchodzę. Magia. Dobra. W tym wypadku warzywa i owoce składam tutaj. Siostro, ostrożnie, nie ruszaj mi statywem. Proszę cię. Co? Tak, to twoje włosy, bo one niby żyją. O, w sumie przybyłem tutaj o jeden ten, jak to się nazywa. O jeden czy tam dwa może maksymalnie. No te. Te tamte, no właśnie, szybciej. Ale zanim to, to wszystko to właśnie może przydałoby się ogarnąć pomału jakieś tam, nie wiem co. Projekt kopalni surowców dla zombie, lewy. Nie rozumiem, o co chodzi do końca z tym lewy, prawy, ale okej. Okay. Kamieniu dla zombie, prawy? Co? Nie rozumiem, o co chodzi z tym prawy, lewy. Ale mniejsza to. Zacznijmy budować tartak, czyli ogólnie będę mógł budować tartak i szykować wszystko pod zombiaki, jak widzicie. Jednak ze wszystkich zdolności rzeczy, które tutaj istnieją, chyba najlepiej byłoby, gdybym... Pomyślał sobie jakąś rzecz bram, pamiętam, że to było coś istotnego. Na pewno nie było to nic z tej kategorii, chociaż konfesjonały by się przydały, już coś innego. Patrzcie, proszę, generator losowych tekstów. Też od zombiaków. Tak więc jest fajnie. W ogrodnictwie na pewno nic nie potrzebuję. Czego by zombiaki nie mogły zrobić? Czuję się spełniony z tym wszystkim. Inżynier też to nie było raczej to. Talent wojskowy? Nie wiem. Dobra, skoro nie wiem, nie pamiętam, to raczej to nie było nic istotnego, a przynajmniej taką mam nadzieję, żeby nie było. Weźmy w takim razie taki atut. Może będzie lepiej, może będzie gorzej. Miejmy nadzieję, że jednak będzie lepiej, bo będą problemy i będzie gorzej, to już się po prostu kurzę, delikatnie mówiąc. Dobra. Skoro tu się robi grafit, to i odłożmy może węgla i wszystko i mam jeszcze wolną chwilę, to może warto byłoby odwiedzić tego astrologa, astronoma, czy jakoś tak. W sumie fajnie byłoby jeszcze później jakiś płynek, ale to może później ogarniemy. I w sumie, jeśli jest sytuacja jaka jest, położę tutaj przy okazji marchewki, może osioł przylezie czy coś za jakiś czas. Bo w sumie dawno ciał nie było, a na nich można nieźle sobie zarabiać. I jakie ciało w sumie by też nie było pod kątem materialnym, wiecie, dobre, złe. I tak wyciągniemy z niego polepszoną jakość cmentarza, co przełoży się na lepsze zarobki z mszy. Więc w sumie mówiąc, można już rozwinąć trochę biznes. I raczej nie stracę na tym wielce. A jednocześnie też nie zyskam nie wiadomo czego, więc no. Najprościej w świecie, po prostu możemy ogarniać dalej. Chociaż wątpię, żeby dzisiaj jeszcze osioł przyjechał, a to oznacza, że przyjedzie dopiero po mszy. To takie smutne, ale da się z tym przeżyć, więc tak. Astronom. Komandny astrolog, dalej nie pamiętam, pewnie astronom. Pewnie jeszcze będzie tam stał przez chwilę, żebym nadążył. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo jeśli nie, to ja już się załamię. W sumie nie będę ukrywał, nie mogę się doczekać momentu, w którym nareszcie będę miał zezwolenie na sprzedaż mięsa. Jak to będę miał, to w sumie będzie super. Bo tak de facto jest to znacznie łatwiej, nie będę mógł wycinać mięso ze swoich trupów, chociażby, żeby nie było. I na bazie tego łatwo pracować na dużych pieniądzach. No i jest astronom. Astrolog, no jasne. Daj mi pajemnięty, dobra. Świetnie, świetnie. Ileż ważnych informacji musi się skrywać w tym tomie. Niesamowite. Kolejna opowieść. Dawno nie czułem się tak pełen werwy. Więc jak mogę otworzyć portal na wzgórz wiedźm? Zobaczmy. Musisz stworzyć duchowy laser. Ale nie mam pojęcia, czym jest laser. Przykro mi. Powinien on zostać stworzony na piedestale
piedestał, niestety, ale piedestał przed portalem. Musisz stworzyć dwa jego części, emiter i lufę. A tutaj mamy trzy części emitera. Lustro dumy, wiecznie płynący węgiel i słony widelec. Nic nie rozumiem, ale okej. A co z drugim elementem? Druga część księgi jest pokryta czymś lepkim. Będę musiał tu najpierw zmyć. Będę chyba potrzebował kwasu i narzędzi naprawczych, żeby je wyczyścić. Okej. Nie wiem, czym są narzędzia naprawcze. A kwas? Może bym uzyskał od wiedźmy, ale tak czy jak zobaczymy później. Gdzie ja to wszystko mogę znaleźć? Napisał, że wedle jego przyjaciół wszystkie te elementy można znaleźć w mieście. Aha, tego fragmentu nie rozumiem. Ale napisał też, że są one duszą miasta. Wszystko to brzmi jak jakiś bełkot, magia. Ha, co za bzdura. Na twoim miejscu zacząłbym od tego, co da się ujrzeć. Na przykład od piedestału koło portalu. Po drugie, spróbuj dostać się do miasta i znajdź te przedmioty. Aha. Czyli w sumie mogę teraz tworzyć kwas i mogę też robić jakoś to narzędzie naprawcze. Okej, co do tego kwasu? Wiesz, gdzie mogę znaleźć jakiś kwas? Zarzuciłem alchemię wiele lat temu. To raczej mało przyszłościowy zawód. Ale chyba wiem, skąd możesz wziąć kwas. Na bagnie powinna mieszkać stara kobieta. Jest bez wątpienia szalona. Ale dawno, dawno temu sprzedała ingrediencje chemiczne. Wiesz, gdzie można znaleźć narzędzie naprawcze? Z tym może być problem, młody człowieku. Inkwizycja zniszczyła je wszystkie. Głupcy, uważałem, że przyszłość może przynieść tylko krzywdy i klątwy. A nie przeszłość, nie przeszłość, okej. Myślę jednak, że zdołasz kupić jakieś na czarnym rynku. Ktoś ze znajomościami w półświatku powinien być w stanie ci pomóc. Znam kogoś, to na pewno się nada. Muszę porozmawiać z Wonuszem. Dobra. Jak mówiłem, ja do niego zawsze będę mówił Wonusz, nigdy nie będzie dla mnie żmijem ani niczym. Ale mamy postęp, tak czy siak. Więc w sumie mógłbym zobaczyć ten piedestał. Ja. Fajnie by było. Chociaż żeby nie było, nie obiecuję, że tam polezę. Bo w zanim życie mogę nagle się rozproszyć i zająć czymś innym, chociaż. Nie, no, aż tak źle nie będzie, raczej dam radę. Dobra. To teraz, co tu jeszcze miałem do zrobienia? W sumie już nic nie zrobię, tylko to mi zostało. Jak tak patrzę. Niestety, niefortunnie się ułożyła godzina i rozumiecie. A znowu jest za cicho wszystko. Ale dobra, kontynuując. Niefortunnie się ułożyło i mogę zrobić tylko to, co chciałem początkowo, czyli ogarnąć wzgórze. Potem w sumie już tylko zająć się produkcją stali, nowych rzeczy. Może jakimiś tam bardziej zaawansowanymi pomysłami, ale na obecny moment to tyle. To nie fajnie by było też wiedzieć, gdzie mogę dostać jakieś tam narzędzia typu... No jak to się nazywało? Narzędzia? Co ja chciałem? A, nie narzędzia, tylko właśnie nasiona, winogron, nie takie rzeczy, których o dziwo jeszcze nie widziałem ani razu. Ale dobra. Jeżeli jest też nic tutaj są. Aha, okej. Okay. Zacznij się przekradać, czuj się spokojnie, tylko sobie spaceruję. Nie ma tu na co patrzeć. W takim razie co tu robisz? To pułapka. Żaden ze mnie spec, ale nie wygląda to jak zaksacka. Inkwizytor miał zły sen o tym portalu. I wyznawcach kultu. Więc czekam tu teraz na wyznawców kultu. Jakiego kultu? Złego kultu. Z całą pewnością powiązanego z wiedźmami. Tom, pomóż mi. To wiedźmo kultowe łajdaki. Chcą zabić naszego ukochanego króla. A jeśli wygrają, obalą wielką inkwizycję. Tak, tak, a my stracimy pracę. A może ty należysz do kultu? Nie, nie, jestem grabarzem i już sobie idę. Nie przejrzę piedestału, dopóki tu są. Ech. No super, czyli są problemy? I to nawet bardziej wielkie problemy, niż bym myślał o tym. No cóż, jakoś trzeba będzie sobie poradzić. Dobra. Teraz tylko, czy tutaj był ten skrót, czy gdzie indziej, bo jednak... Mam nadzieję, że nie idę w zły sposób. Nie, no chyba jest dobrze, więc tak. Jesteśmy już właśnie dzięki temu z powrotem w domu. A dzięki temu, że jesteśmy w domu, to może uda mi się zacząć produkcję stali. A przynajmniej taką mam nadzieję, bo jednak...
Nie ukrywam, czuję, że ta stal będzie mi bardzo potrzebna, bardziej niż bym tego chciał. Dobra. W takim teraz w też wypadku... Sztabka stali wymaga 45. I z dwóch żelaza i jednego grafitu robi... Dobra. To ile potrzebuję paliwa, żeby zrobić z 18? 405. Już? Jak mam ten węgiel, to już to nie jest problematyczne. Ale zaraz mi zabraknie żelaza, co jest takie trochę już też niepokojące. I stal pewnie się będzie bardzo długo robiła. Ale okej. Teraz możemy iść w sumie. Ja powiedział, że możemy iść szukać żelaza, ale nie, nawet nie wiem, gdzie do końca ono jest, więc... Nawet jeśli to, znaczy, to nie będziemy zbyt szybko mogli odnaleźć. Ale dobra, spokojnie, zajmę się tym kiedy indziej. Na razie zróbmy, co możemy zrobić, czyli tak de facto po prostu przygotujmy się na najgorsze, czyli na momenty, w którym nie będę miał co robić. Inaczej mówiąc, odkładamy coś na odłożyć i idziemy zbierać. Zbierać i ogarniać. Dobra, co się dało, to odłożyłem. I w sumie teraz najlepszym rozwiązaniem mojego problemu, jeśli da się tak to nazwać, chyba będzie pójście do bagien i szukanie czegoś, co tam kojarzy, że kiedyś było. I tak de facto... O, ten klucz można odłożyć, dobra, chociaż tyle dobrego. Ale kontynuując. Idziemy szukać na bagnach tym razem nieskończonego złoża żelaza, bo nie ukrywam, pamiętam, że ono istnieje, pamiętam, że gdzieś tam jest. Chociaż obawiam się, że może od kiedy ostatnio widziałem tą grę, nie w moim wykonaniu, to zmieniło się o tyle dużo, że już tam może tego nie być. O, hej biskup. Masz coś fajnego na sprzedaż? Nie, nie masz niczego. Trochę smutne, ale dobra. Mógłbym świecę kupić, żeby polepszyć mszę, ale nie wiem, czy jest sens. Pies lubi szczeka, mam nadzieję, że go nie słyszycie. Dobra, w takim też wypadku odprawiamy mszę. Standardowo. Dostaniemy jakieś pieniądze, dostaniemy wiarę. Czyli w sumie coś, co mi teraz nie jest ani trochę potrzebne. Chociaż dobra, nie ukrywam, kasa by się mogła przydać. No gorzej z wiarą, którą mamy w nadmiarze. Chociaż no owszem, wiem, że można tą wiarą niby teraz identyfikować rzeczy, żeby szybciej punkty zdobywać i takie tam, ale... Jakoś tak naprawdę nie czuję tego. Tym potrzeba, bo to bym się tym zajął na obecny moment. No, lepiej zająć się moim zdaniem z takimi rzeczami jak właśnie ogarnianiem nowych technologii, zbieraniem materiałów. I w sumie przygotowywaniem się pomału do wejścia do tego lochu, o którym mi wąż powiedział. I mógłbym tam niby już teraz iść, ale jakoś tak szczerze powiedziawszy, wolę najpierw sobie przygotować jakiś tam delikatnie chociażby lepszy ekwipunek. Nie no, głównie to nie ukrywając, najbardziej chciałbym pozyskać jakąś zbroję. Sugeruję tylko stalową zbroję, bo podstawowej potrzeba za dużo skóry. To można ściągnąć z trupów, ale wiem, że daje to tyle minusów, że w sumie nie wiem, czy jest to w ogóle opłacalne. Jest żelazo, ale to nie to, czego szukam. Bo tutaj gdzieś pamiętam, że właśnie było dojście na tamtą polanę. A na tamtej polanie jest nieskończone żelazo tak de facto, ale... Niestety na obecny moment to ja się cofam. Chyba, że tędy? Chyba tak. Chyba, że nawet właśnie odnalazł przez przypadek depozyt żelaza? Nie. Zaraz mam tylko kolejny ślepy zaułek. Ale jak już przy tym jestem, trochę żelaza można nazbierać. Nawet takiego. Dobra. To jest całkowicie w innym stronę, jeśli chciałby się tam doleść. Nie, no ja chyba nie będę miał cierpliwości, żeby tego szukać. Wezmę po prostu ile się da tylko żelaza stąd i niech mi wystarczy na jakiś czas. Mnie to powinno starczyć na długo, patrząc na to, że już... Teraz tak de facto... Co ja teraz chciałem powiedzieć? A tak, dobra, już kojarzę. Że tak de facto naprawdę największe zużytki żelaza mam chyba za sobą. Części nie biorą tak dużo, jak można było się wydawać, o. Tak można było się wydawać, mogłoby się wydawać. Tak, teraz lepiej. No, w sumie nawet jeśli by brały dużo, to... Nie trudno poznaleźć tutaj nawet te pojedyncze skałki żelazne. I z nich po... w sumie pozbierać sobie. Bo w sumie tak po chwili mam 25, co...
niby nie jest parzysty, więc jedno żelazo znowu mi zostanie. Chociaż nie, miałem jedno w domu, dobra. Dobra, nic tu nie ma. A u niej oczywiście jest kwas, są złote jabłka, są jakieś inne dziwne rzeczy. I by fajnie byłoby to kupować i próbować jakoś tak badać porządnie, ale nie, nie czuję, żeby to był dobry pomysł. Prędzej sam odnajdę te wszystkie rozwiązania, niż by do niej kupował, bo jednak jej ceny są dosyć wysokie. Ale dobra, lecimy. Mamy żelazo, mamy wszystko, mysza odprawiona. Tak naprawdę wszystko, co można było zrobić, już jest zrobione. Dobra. No dobra, może nie wszystko, bo jeszcze zostało sprzątanie drewna z cmentarza. A tym to za szybko się raczej nie zajmę, patrząc na całokształt innych, ciekawszych zajęć. A już dalej żadnych nie ma. Poza tym, że trupek sobie tam leży. W sumie nie ma co się teraz przejmować trupkiem właśnie. O, jest pierwsza stal. Super. W sumie pierwsza dawka stali. Bardziej niż pierwsza stal, ale no mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Teraz co jest potrzebne? Kowadło, dwa. Seria. Dobra. Na pierwszy piec podstawowy cztery żelazne części. Trochę kamienia i trochę tego całego opołu, czy jakoś tak. Powiem wam szczerze, wiem, że jest to marnotrawstwo. Dobra, nie było tematów. Jeśli można ulepszyć podstawowe kowadło, to w sumie nie ma co się przejmować. Już chyba, powiem wam szczerze, żeby trzeba budować od początku, a tak to można łatwo ulepszyć. Dobra, no to do łóżeczka na chwilkę i miejmy nadzieję, że przez tą noc się zrobi chociaż jedno dodatkowa stal. Fajnie by było mieć już właśnie te takie zaawansowane narzędzia. Chociaż najbardziej to by prawdopodobnie zależało na, w sumie na czym, na łopacie, kilofie. Siekierze. Chyba siekiera będzie ostatnia, tak szczerze, całkowicie. Bo nie ukrywając drewna, to już mam pod dostatkiem. Dobra. Tak więc, 9 gwoździ z jednego, 5. Czyli tutaj się nie zmienia? Nie no, nie no, chyba się... Delikatnie musiało się zmienić. Proszę, proszę. W sumie dużo nowości tutaj nie ma jak na razie, poza tymi nowymi narzędziami, które... zaraz zrobimy. Tylko czy młotek się opłaca? Na pewno, tylko że jeszcze nie teraz. Użycie energii niestety dalej takie samo. Więc moje złudne nadzieje na, wiecie, pomniejszenie tego... No, odeszły. Tylko teraz, tak, co chciałem jeszcze? W sumie już nie pamiętam, co chciałem, wiem tylko, że... A, tak, tak, dobra. To jest... Cofnąć ślarska 2. To i tak byłby mi potrzebny do lepszej zbroi. Tego co się orientuję? Cek. To z te punktów nie byłoby trudne do zdobycia, to może nawet... Jeśli się trochę postarał, to bym zaraz miał, to zrobimy sobie stalowy mieczyk też. Ale okej, na obecny moment... Siekiera. Po siekierze łopata. A po łopacie robimy kilofa. Potem, jak już będą kiedyś jeszcze materiały, to młotek na liście będzie. I to w sumie tyle. No tak, nowa siekierka jest. Łopatka jest. I kilof jest. Na młotkę, jak mówiłem, nie mam teraz energii. Wyposażamy wszystko. Stare narzędzia służyły mi wiernie. Idą do rezerwy standardowo. Bo w sumie daje mi zastanawiać, czemu te narzędzia można kupić też od kowala. Tak jakby można było je zgubić czy coś. Ja przez te narzędzia nie mam na myśli właśnie ulepszonych, tylko nawet podstawowe. Tak jakby można było tylko po prostu stracić je wszystkie permanentnie i była konieczność kupienia od kowala. Dobra, kolejne w sumie już zdobyte, więc niewystarczające zasoby, czego mi brakuje. Zaawansowane części, no jasne. Dobra, to póki co w takim razie wyłączam, żeby nie blokowało to niczego innego. I z nowymi narzędziami mógłbym w sumie zobaczyć, jak tam będzie teraz pod kątem jakościowym, bo jak widzicie,
dużo wydajniejsze są, więc... Nawet nie wiem, na czym by to stestować, nawet właśnie chciałem powiedzieć, że wiem, na czym stestować, ale tak naprawdę nie wiem. W sumie zobaczę się, jak będę miał naprawdę jakieś zbieractwa większe, potrzebne czy coś. A na obecny moment zobaczymy, czy coś wyrosło. Nawet wszystko chyba wyrosło. Nie, jednak nie wszystko. Ale jest kapusta, są marchewki, jest zboże. Więc prawie wszystko, co mogło wyrosnąć, to wyrosło. To jest tak. Oczywiście zostawiłem nawóz, trudno. Zostawiłem nawóz, to posadzę na podstawowym, ale nie mam już najprościej w świecie cierpliwość. Mogę zasadzić na tym jednym, co ma nawóz na sobie podstawowe, a dalej niezużyte. Nie no, brawo ja po prostu z tymi swoimi czasami idiotycznymi kliknięciami. Ale dobra, zapasy się powiększają, mamy więcej nasion na później. Nie, tego nie odłożę. Jest w sumie dobrze. To teraz tak. Patrząc... Dobra, może pomijając nawet już kwestię tych rzeczy, bo jak się jak raczej zbyt szybko, to nie będzie mi potrzebne. To będę miał już do następnego odcinka nazbierane na wszystkie rzeczy i swoją drogą, jak już też uzbieram na stalową broń, to chyba będę musiał sobie też nazbierać na fechmistrza, bo coś mi tak się nie patrzy, żeby to było warte. Właśnie warte brania bez tego. A fechmistrz? De facto jak nic, jestem po prostu pewien, że będzie pozwalał mi już szybko eliminować cokolwiek. I w sumie tak ludzie narzekają na tę masę grindu. Owszem, trochę trzeba, ale patrzcie, no, musisz pobrać całą technologię w Maxpana. No dobra, tutaj jeszcze jest tego sporo. Ale i tak nie czuję, żeby to było potrzebne. Jakoś wielce, więc no. Na obecny moment w sumie co chciałem? Może warto by właśnie byłoby zainwestować w takie jakieś religijne rzeczy, czy związane z pisarstwem. W sumie... chyba by mi się udało osiągnąć książki plus dramaturg. No więc... jeszcze gawędziarstwo. I w sumie brakuje teraz już mi na to, ale na generatory losowych tekstów nie brakuje. Tylko, że ja tego potrzebuję. No, niepotrzebne. Jak czy jak, mam już większość tych fajniejszych technologii odblokowane. Potem jeszcze prasy drukarskie, które znacznie ułatwią mi inne rzeczy, ale... jak mówiłem, to jest temat już na kiedy indziej. Też 40. Z jednego nagrobka dostawało się 5 bodajże. Ogrodzenia. Czyli potrzeba... mam 20, czyli potrzeba... 2? Nie, 4 potrzeba. To się w sumie szybko ogarnie i będziemy mieli już też kolejny atut związany w sumie z pisarstwem. A ogrodzenia, nie ukrywam, na pewno się przydadzą wcześniej czy później, więc no. Jednego zabrakło? Serio? Nie, dobra, już jest okej. Tajniki pisarskie. No, tak więc teraz już bym musiał coś pisać, co jestem przekonany, że teksty będą wysokiej jakości. No nareszcie, jest osioł, dobra. Bierzemy to, bierzemy to. I lecimy pochować kolejnego, można powiedzieć, nieszczęśnika? No chyba tak, skoro jest umarty. Serio, nawet... nawet nie wrzucił do sypu. Chyba, że syp od drugiej... no tak, bo ja syp od drugiej strony jeszcze nie ogarnęłem. Albo mu się wydajność pracy pogorszyła, albo po prostu dostałem tym razem gorszego zombiaka. Ale dobra, jakby nie było. Dobra. Usuwamy krew. Usuwamy tłuszcz. Wiecie, wszystko co trzeba, żeby był jak najlepszej jakości. Liczmy na to, że nie będzie błędów chirurgicznych, bo jeśli będą, to już mój koniec. A jeśli nie będzie, to właśnie mam w ten sposób kogoś, kto jakkolwiek się nadaje. No, i to są dobre zwłoki. Pochowamy go, to cmentarz zyska wiele na swojej popularności. Tylko, żeby nie było, muszę sprawdzić teraz jakieś miejsce, w którym mogę kopać. Gdybym tylko widział jeszcze, gdzie grządki można. No dobra, mam rozstawione to w sumie, co ja będę się przejmował. I zobaczmy teraz właśnie... nieźle. Ta łopata naprawdę dobrze sobie radzi. Tak więc pochówek. Certyfikat. Grób dalej daje minus 2. Dajemy porządny nagrobek. Już rzeźbionego kamienia. Mamy plus 1. Dajemy jeszcze to.
i w sumie nie mamy pełni mocy tego wszystkiego. Tak, bo on może dać maksymalnie 4, ale cmentarz już ma 40, jest bardziej lubiany, tak więc w sumie się udało. Nawet lepiej niż można było myśleć. I wiem, że mogą wycinać skórę i tak dalej, jednak jak widzicie, na razie mi zależy bardziej na tym, żeby cmentarz uczynić jak najlepszym miejscem, a potem dopiero zająć się resztą. Chociaż gdybym miał dostęp do krematorium, to raczej by to nie było problemem. Dobra. Mam mało niebieskich punktów, ale może coś jeszcze jest, co nie wymagałoby niebieskich za bardzo. No niestety wszystko już teraz chcę niebieskie. Dobra, prawie wszystko. Nie, wszystko. Chociaż... Nie no, to. Chyba tego się naumiem, bym miał już zombie wydobywcze bardzo ogarnięte. Chociaż w sumie... Dobra, co ja tam się oszczędzam? Naróbmy z całego kamienia, który mi został, na grobki. I dzięki temu będę miał w sumie te ramy kościelne. Czy jakoś tak, no wiecie, o co chodzi. Znaczy dobra, narobię to sobie już samemu w sumie. Na tym kończymy odcinka. Wiecie, w następnym będę miał już punkty na kolejne technologie i ogarniemy kolejne jakieś rzeczy typu rozbudowa, trawcenie i może już w końcu loch. Więc na obecny moment to tyle. Ja z Bobem się żegnamy, no i trzymajcie się. Hej.